Wystąpili w nim sami mieszkańcy, bo i oni chcą zareklamować miejsce, w którym mieszkają. To są marzenia, to są plany. Taki tytuł nosi nowy teledysk o powiecie pszczyńskim. Klip miał swoją premierę wczoraj, późnym wieczorem podczas festiwalu Żubrowisko. Ma pokazać Pszczynę i okolice z nieco innej strony niż zwykle. Tomasz Brzoza. Ma być wizytówką nie tylko Pszczyny, ale i całego powiatu. Z królem puszczy stań. Czuj sygnałówki słodkie. Przy jego produkcji udział wzięli sami mieszkańcy. Oglądaliśmy dużo filmików promujących miasta i tak dalej. I uznaliśmy, że takie typowe historie raczej gdzieś tu wejdą, tam wylecą. Ta opowiedziana przez ludzi mieszkających w Pszczynie ma zostać w pamięci na dłużej. Wymyśliliśmy, że bardzo będzie fajnie, jeżeli to skomponujemy od A do Z my wszyscy. No i narodził mi się pomysł właśnie Pawła Kukli, żeby skomponował muzę, bo to jest bardzo zdolny młody człowiek z Pszczyny, i Wojtka Kupca, który napisał tekst. Na początku było jednak trochę stresu. Poczułem, wiesz, adrenalinkę, nie? Jakąś tam. Wyzwanie, bo to pierwsza taka praca moja, jeżeli chodzi o zrobienie muzyki do jakiegoś tam określonego klipu, do jakiejś tematyki i tak dalej. Przy tym chodziło o to, by Pszczynę pokazać inaczej, bo zamek i zagrodę Żubrów zna już wielu. Taka propozycja, żeby to zrobić coś, co po prostu nie będzie takim tradycyjnym obrazem, czyli muzeum, prawda, wnętrza, jakieś tam inne obiekty na terenie naszego powiatu, ale żeby to ludzie byli na pierwszym planie, a to, co mamy, to, co jest już od lat wpisane właśnie w naszą historię, żeby było tłem. Ale robocza wersja teledysku nie wszystkich od razu zachwyciła. Uda mi się tam, uda mi się wszędzie. Ja po usłyszeniu wersji pierwszej utworu bałem się i stwierdziłem, że kurczę, chyba to nie wypali. Natomiast potem, po wprowadzeniu tam wszystkich zmian, jak to zobaczyłem w ogóle z wideo, to nabrało takiego kształtu, że jestem zadowolony. Efekt końcowy przypadł do gustu również urzędnikom. Owszem, mogliśmy zacząć od strategii promocji, prawda? Natomiast skupiliśmy się na tym, co możemy od mieszkańców usłyszeć o Pszczynie, o ziemi pszczyńskiej. To była podstawa do tego, żeby rozpocząć ten projekt. Udało się to pozyskać dofinansowanie i myślę, że dzięki temu dofinansowaniu też skala jakby tego filmu jest znacznie większa. Chociaż czasem bywa ciężko, to ja mieszkam tu nadal i często opowiadam. I być może ta nowa wizerunkowa kampania Pszczyny przekona również tych, którzy do tej pory stawiali na tradycję tego urokliwego miasta. Zielone płuca Śląska. Drzewa, kościół, koparnia, zespół, kościół, drzewa. No do mnie to nie dociera, nie? Ale być może, jak ja mam 75 lat, to ja już inne jakieś muszę mieć komfortowe bardziej wyjaśnienia. Uda mi się tam, uda mi się wszędzie. Być może uda się też śpiewająco wypromować im swoje miasto. Teledysk już po premierze. Teraz obejrzy go cała Polska. Tomasz Brzoza, Silesia Informacje.